Witam Was serdecznie, kochani, w kolejnym dniu naszych spotkań modlitewnych witam wszystkie nowe osoby. Was oczywiście zapraszam do subskrypcji tutaj tego kanału, jak również o codzienne uczestnictwo, bo musi być nas jak najwięcej. Przypominam, jest to modlitwa o błogosławieństwo dla Polski bardzo ważne w tym obecnym czasie czasie niepokojów, które dzieją się na całym świecie i będą skierowane. Właśnie w tym kierunku, aby wybuchła wojna. No niestety, nie na wszystko mamy wpływ, ale możemy zmienić nasze otoczenie, zmienić to wielkie pole miłości, które wydatni tą ochronę, właśnie przeciw tej wojnie. Bardzo proszę o dalsze uczestnictwo. Ja Wam życzę wszystkiego dobrego na dzisiejszy dzień, a teraz zapraszam już do modlitwy. Boże Ojców naszych, Wielki i Miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie, potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim. I zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci udręczone błaganie całej ludzkości. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska, walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i Naszą błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego, Nowe rozwiązania, wielkoduszne i szachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju, niech już nie będzie więcej wojny. Amen.